flagę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podnieść! Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na wniosek Komisji Odznaki Pamiątkowej nadał odznakę pamiątkową Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pułkownik Rafał Michalski, pułkownik Janusz Misiak, pułkownik Tomasz Piotrowski, pułkownik Tomasz Szulejko, pułkownik Marek Ługiewicz. Wręczając dzisiaj panom odznakę Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, chciałbym, abyście panowie pamiętali o tym, kto był waszymi poprzednikami, kto kształtował wizerunek i oblicze współczesnego, nowoczesnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Odznaka Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na piersi z jednej strony wielki przywilej, wielki honor i zaszczyt, ale z drugiej strony jest to wielka, olbrzymia odpowiedzialność. Bardzo serdecznie dziękuję panie generale w imieniu wszystkich żołnierzy i myślę, że mogę podjąć takie zobowiązanie, że będziemy starać się udowodnić każdego dnia dobrą służbą, że zasłużyliśmy na te wyróżnienie. Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego to nasza wspólna uroczystość i okazja do przypomnienia historii instytucji. Sztab powołano do życia 25 października 1918 roku. Zawsze odgrywał wiodącą rolę w sprawach strategicznego planowania, programowania czy rozwoju sił zbrojnych, czy wreszcie dowodzenia siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrazy wdzięczności oraz podziękowanie kieruję do wszystkich żołnierzy, jak również pracowników, którzy przez dziesięciolecia budowali autorytet i potencjał intelektualny Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W uznaniu zasług dla rozwoju Wojska Polskiego gratuluję państwu odznaczeń i wyróżnień. Jestem przekonany, że zrozumienie i poświęcenie bliskich kryje się za waszymi zawodowymi osiągnięciami. Do wszystkich państwa kieruję życzenia zdrowia, sukcesów, satysfakcji i wytrwałości przy zwyciężaniu wyzwań stojących przed Wojskiem Polskim.